Witam Państwa. Po przejęciu ruchu narodowego przez wychowanków Romana Giertycha, są dzisiaj w Konfederacji, środowisko narodowe stało się obiektem obróbki przez rozmaitych cwaniaków. Jeden, dzisiaj siedzi w areszcie, oznajmił, że żałuje, że nie był w ZOMO. Inny straszył, że szczepienia przeciw COVID-owi spowodują bezpłodność nawet u emerytek, a inny mądrala ma wątpliwości co do kształtu naszej planety, myśli, że jest płaska. Odbywają się także rozmaite prelekcje, na które tak zwani narodowcy zapraszają autorytety. Obejrzałem taki wykład i zrelacjonuję, co tam opowiadano. Pan prowadzący miał wpiętego orzełka, symbol ruchu narodowego, ale od razu zapewnił, że jest świeżakiem i ma tremę. Czyli organizacja została obsadzona przez nowe siły, chociaż pan z orzełkiem był raczej nie młody. Gdyby służył w mundurówce, mógłby być już na emeryturze. Ale do rzeczy. Prelegent zapewnił, że walczy z antypolonizmem na świecie. Szkoda, że i nie w kosmosie. Ale jak walczy? Otóż produkuje książki o Żydach i sprzedaje publiczności. Każda z tych pozycji, gdy wpadnie w ręce michnikowców lub wrogów Polski, stanowić może dowód, że Polacy to godni następcy mitycznych nazistów. A to Polsce raczej nie pomaga. Prelegent w czasie wykładu dużo miejsca poświęcił wojnie na Ukrainie. Nazwał ją dziwną, bo żadna ze stron jej nie wypowiedziała. No a skoro tak, to może i żadnej wojny nie ma, a to co oglądamy w telewizji, to jakaś ustawka propagandowa. To może i II wojna światowa wcale nie wybuchła, bo Hitler nie wysłał w tej sprawie do Warszawy SMS-a. Ciekawe, czy Związek Radziecki, a teraz Rosja, komukolwiek wojnę wypowiedziała. A mimo to upstrzyły kawał świata pomnikami krasnoarmiejców, niczym gołębie krakowski rynek. No ale skoro nikt wojny nie wypowiadał, to może nie ma się czym przejmować. Kolejny dowód na brak wojny to fakt, że Jarosław Kaczyński pojechał spokojnie salonką do Kijowa. Ja tam nie wiem, czy Jarosław Kaczyński jechał spokojnie czy nerwowo, ale faktem jest, że po nim trasę powtórzyli liczni politycy rangi światowej i nikt nie miał wątpliwości, że nawet Kijów był w nie najlepszym stanie. A to ruscy żołnierze nie potrafią pocelować w pociąg? No trudno. Grunt, że trafiają na szaber do sklepów także monopolowych. Pan prelegent zapewniał, że Rosja płaci Ukrainie za tranzyt ropy. No to wszystko okej, skoro płaci, ja tam nie wiem, to o co chodzi? O te parę bloków, szpitali i szkół? Naprawdę ci Ukraińcy się czepiają biednego Putina? Aż tej niewdzięczności musi trzymać się stołu, nawet gdy siedzi. Biedaczek. Pan prelegent twierdzi, że na Ukrainie zginęło tylko 1300 cywilów. Dzisiaj prawie 4000 w ciągu 3 miesięcy. A w Iraku 600 tysięcy, w Syrii 500 tysięcy, a UPA w Hucie Pieniackiej zamordowała 1000 Polaków. Tyle, że w Iraku i Syrii mamy do czynienia z konfliktami wieloletnimi i zapewne Rosjanie poprawią wynik. Proszę się nie martwić, panie prelegencie. Tak czy siak, mówca twierdzi, że wojna jest sztuczna i niezrozumiała, a tak naprawdę toczy się wobec Polski, która jest zasiedlana bez żadnej kontroli, a fala uchodźców jest przygotowana i skoordynowana. Polacy zaś własnymi rękami likwidują polską państwowość i mamy kolorową rewolucję. Pada wreszcie nazwisko winowajcy. Jest to Soros, który realizuje swój plan pozbycia się ciemnego motłochu przy pomocy żydokomuny. No to jakaś nowina, bo okazuje się, że Putin to marionetka Sorosza, a nie jak dotąd zapewniano jedyny przed nim wybawca. Winien jest też Morawiecki.
bo Polacy nadal emigrują jako skundlona, tania siła robocza. A osiedla się w Polsce obcą nację, której rząd funduje w czasy all inclusive i inne przywileje. No tak, nic tylko pozbyć się majątku, tułać tygodniami pieszo w warunkach wojny, nie mając pewności, czy wróci się do ojczyzny i kogo żywego tam spotka. No oczywiście Polacy powinni zazdrościć Ukraińcom tych czasów all inclusive i byczenia się w nieróbstwie. Tak zapewne myśli pan prelegent. Ja tam Ukraińcom jednak nie zazdroszczę. I dalej. Mieliśmy szokową transformację gospodarczą Balcerowicza, a teraz mamy szokową transformację etniczną Morawieckiego, twierdzi pan prelegent. Oczywiście Morawiecki bombarduje Kijów po to, żeby wypłoszyć do Polski Ukraińców, a jeśli dobrze rozumiem pana prelegenta. Rząd jest zły, bo nie jest ważny interes Polski, a Ukrainy. Czarnek to też łajdak, bo bierze do szkół ukraińskie dzieci, a to duże koszta utrzymania. No jasne, ukraińskie bachory pchnąć do żebrania, ich matki do agencji towarzyskiej, a starsze panie do sprzątania. Nie lenić się, to zapewne w duszy gra panu prelegentowi. Tylko nie wypada o tym mówić tak wprost. A tak w ogóle, to gaz spoza Rosji jest drogi. I dalej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MSZ, był opanowany przez dwie szajki. Żydowską i bezpieczniacką, a ci dogadali się w Magdalence, mówi prelegent. Coś w tym jest. Ale dziwi fakt, że mówi to pan prelegent, którego ujawnię dopiero na końcu. Pyta następnie. Czy przedstawiciele mniejszości narodowych w dyplomacji dają gwarancję przestrzegania polskiego interesu narodowego? Dalej pyta, czy syn banderowca powinien pracować w agencji wywiadu? Nazwiska tego syna banderowca pan prelegent jednak nie ujawnia. Dalej mówi, IPN zatrudnia bardzo dużo Ukraińców. No ja pytam, ilu i o kogo konkretnie chodzi? Dalej pyta pan prelegent. Skąd PiS wytrzasnął Rała? No ja tylko podpowiem, że był politykiem Prawa i Sprawiedliwości i pełnił funkcję szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, nie licząc wcześniejszej kariery w kraju i poza krajem. Zresztą informacje w tej sprawie mogą znaleźć państwo w Wikipedii. Dalej pada takie zdanie. Czy nad repatriacją Polaków z Kazachstanu powinien sprawować pieczę obcoplemieniec? Czyli kto? No ja nie wiem, jakiego plemienia jest ten obcoplemieniec. Pan prelegent nie mówi. I na czym polega ta piecza? No tego się nie dowiedzieliśmy. Czym Kaczyńskiego uwiódł Sikorski, Czaputowicz, Meller i Sznepf? Pyta prelegent. No ale to Jarosław Kaczyński wywalił Sikorskiego ze swojego rządu, gdy tylko zaczął fikać, no i tam nie był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czaputowicz stracił posadę w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, gdy zaczął nie spełniać pewnych warunków. No a pan Meller był tylko pół roku ministrem u Marcinkiewicza, a Sznepf nigdy ministrem nie był. No i prawda objawiona. Dla naczelnika Kaczyńskiego szefem MSZ-u może być każdy, kto popiera Ukrainę, powstrzymuje Rosjan i ma pochodzenie etniczne Geremka. No zgroza powstrzymywać Rosjan, przecież to prawdziwy skandal. Dalej, mamy atrapę MSZ-u, kwituje mówca. Nie wiadomo, kto kieruje MSZ-em. No jak to nie wiadomo, przecież dopiero powiedział, że Żydzi i bezpieka. Są też głosy z widowni, bardzo fajne. Na przykład, podpalacze z Londynu i Waszyngtonu wrzucą nas do pieca hutniczego jak w 1939 roku. Tak, tak,
To ci niby narodowcy, a nie głos na zebraniu PPR-u czy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej czy innej komunistycznej jaczejki. Ja przypomnę, że w 1939 roku Stany Zjednoczone nie brały udziału jeszcze w wojnie i próbowały zachować status państwa neutralnego, a tak naprawdę no to nas wrzucili do pieca Niemcy i Rosjanie. Ale ten pan z widowni oczywiście na to jest ślepy i głuchy. Fajnie wyglądała też wymiana uwag z publicznością. Oto niektóre wypowiedzi. Nie wiemy, o co w tej wojnie chodzi i my na niej najwięcej stracimy. Następny głos. Nie weźmiemy udziału w defiladzie. Niemcy będą największymi wygranymi tej wojny. Będzie federalizacja Unii Europejskiej. Polska się z tą ideą pogodzi, bo uwaga, Kaczyński zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. Następny cytat. Kapitulacja przed Brukselą na całej linii, ale i na pocieszenie to samo będzie z USA, czyli kapitulacja. Będzie wasalizacja wobec Stanów Zjednoczonych. Będzie dozbrojenie armii, ale za duże pieniądze. Będziemy oskarżeni o współsprawstwo w tej wojnie, jednak nikt nie powiedział, kto nas będzie oskarżał. I dalej. Polska jest zainteresowana, żeby wojna trwała jak najdłużej. No i mądrość objawiona. Hołownia to produkt amerykański. Pozostawiam to bez komentarza. No to doczekaliśmy się, moi drodzy, ciekawych czasów, gdy posłanka lewicy postkomunistycznej popycha konsula Rosji 9 maja, a prawica rzekomo narodowa śpiewa jak aktyw partyjny za Stalina. Tak więc narodowcy pełnią dziś rolę Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Ciekawe, kiedy w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożą kwiaty na grobach wyrodków z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aha, kim był pan prelegent? To Krzysztof Baliński, członek Związku Młodzieży Socjalistycznej, Zrzeszenia Studentów Polskich i od roku 1970 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 73-75 pracował w ambasadzie Polski Ludowej w Syrii, w roku 83-87 w ambasadzie w Libii. A przypomnę, że były to czasy, gdy Kaddafi doczekał się u swych wybrzeży flotylli okrętów amerykańskich. Wtedy zarządzał Stanami Zjednoczonymi Ronald Reagan. Pan prelegent później pracował w dyplomacji w czasach przełomu 89-90, a w latach 91-94 był ambasadorem w Syrii i Jordanii. Skoro więc nie należał do frakcji żydowskiej, to należał do bezpieczniackiej, czyli komunistyczny niby dyplomata, gdy Polską zarządzała tak naprawdę Moskwa, dzisiaj objawia swoje mądrości wyznawcom idei rzekomo narodowej. Brawo narodowcy! Weźcie sobie za patrona nie Dmowskiego, a Moczara. On naprawdę popędził kota Żydom, a mawiał: dla nas partyjniaków Związek Radziecki jest naszą ojczyzną, a granice są dziś za Berlinem, a jutro będą na Gibraltarze. Dziękuję Państwu.